Ja nie jestem hydraulikiem i ja się nie znam w ogóle na hydraulicznych sprawach. Tak to nie może być. Ja sobie skrócę tą rurkę. Fajnie, bo tego mi najbardziej brakowało. Właśnie dużego stołu, przy którym będziemy mogli jeść obiadki, spotykać się. Szefowa se zamówiła dziurkę, to będzie dziurka. No bo jestem idealnym po prostu partnerem. Chyba zostanę stolarzem. Siema! Dzień dobry, bon dia. Witam was w kolejnym vlogu. W zeszłym tygodniu budowaliśmy razem toaletę, a dzisiaj podłączymy wodę, to na pewno. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, przyjechał pan i podłączył nam wodę, ale woda jest tam na górze. Tam, gdzie jest budynek, nasz dom, którego jeszcze nie remontujemy i nie mamy planów, bo odpowiadam od razu na pytanie osób, które się pytały w komentarzach pod poprzednim filmem. Co z tym domem? Na razie nie wiemy. Czekamy, aż przyjedzie do nas Karol, ten inżynier budowlany, żebyśmy skuli tynk i sprawdzimy, w jakim stanie są te cegły, czy tam te pustaki, i wtedy zobaczymy, co dalej, i będziemy podejmować decyzję. Po naszej wizycie w Polsce i oglądnięciu tych targów małych domów, uznaliśmy, że to jest nie dla nas, że to jednak domki małe, 30-metrowe czy nawet 50-metrowe, to jest zabawa raczej na działkę, a nie do mieszkania na cały rok. Plus mamy wrażenie, że one nie są odpowiednio ocieplone i przygotowane na portugalski klimat. Dlatego tiny house odpada i możliwe, że będziemy remontować ten nasz dom. A teraz chcę wam pokazać różę, która nam tu zakwitła, i to nie jest ta dzika róża, która otoczyła te wszystkie nasze oliwki. To jest po prostu róża. Bardzo ładna. Ta zostaje. Idę teraz do naszego magazynu po części do podłączenia wody. Później na górę podłączę wodę i mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ ja nie jestem hydraulikiem i ja się nie znam w ogóle na hydraulicznych sprawach. Budując mojego drugiego kampera, miałem tam instalację wodną taką przypominającą domową, nie na takich złączkach, gumowych rurach. I wtedy, podczas robienia tej instalacji, przyrzekłem sobie, że już nigdy więcej nie będę podejmował się prób pracy hydraulika. To wygląda z pozoru bardzo proste, połączyć rurki, ale zawsze po prostu coś przecieka. Nieodpowiedni kurek kupuję, złą stronę kręcę, więc poszedłem tutaj do sklepu budowlanego i myślałem, że zwariuję. Po pierwszy raz, że nie ma ponad połowy tego, co jest w polskim sklepie budowlanym, a to, co jest, to po prostu nie wiedziałem, do czego służy, nie mogłem niczego znaleźć i w końcu zdecydowałem się, że podłączę to wszystko takim systemem węży ogrodowych, takich utwardzonych wąż ogrodowy kupiłem, i do tego są takie złączki, i nie wiem, no, żadnych tutaj chyba problemów z tym nie będzie, bo po prostu wydaje mi się, że się po prostu wkłada tego węża tutaj, nie przykręca i tyle. Wygląda to na proste. Mam nadzieję, że się szybko z tym uwinę i że to nie będzie cały odcinek, bo chciałbym wam pokazać ciekawszą rzecz. No, a będzie to odnawianie mebli ogrodowych i robienie stołu i takiej części wypoczynkowej. Kasia kupiła ostatnio taki komplet mebli ogrodowych, bardzo starych, ale dosyć porządnych. No i chcemy je po prostu wyszlifować i wymalować. A teraz idę na górę, działki. Dobra, co tu mamy? Kolanko. W środku by coś włożył. Niech będzie. Jak widzicie, nie mam kompletnie pojęcia, co robię. Ogólnie taki jest mój cel, żeby tutaj było to do góry. Dobra, jest super. Pierścień. Dociskamy i kręcimy. O, to może tak zrobię po prostu. No dobra. No i teraz próba. Leje się. To może tam damy do środka podkładkę. O, dobra, taką włożymy uszczelkę tam. Kto wie, może kiedyś będę hydraulikiem. Dobra, dokręcona. Sika. Boże, żeby to się udało. No, próba.
Sika. A, sika wszędzie. Przypomniał mi się mój sąsiad Szymon z Suchej Beskidzkiej, który kiedyś jak budowałem Ducato, to też przyszedł z pomocą i też miałem wyciek, przeciekało. Szymon po prostu wcisnął tam dwie podkładki i przestało kapać. No i dokładnie to samo teraz się stało. Włożyłem dwie podkładki gumowe do środka, dokręciłem, no i jest. Jest woda w kranie, a nie ma jej tutaj nigdzie na brzegach. Więc górę mam. Ten odgłos, który słyszycie, to sąsiad, który myje ściany myjką. Taki sobie dzisiaj wybrał ładny dzień, żeby umyć sobie dom. Właśnie wróciłem od naszych sąsiadów. Tam za mną ten dom to są najbliżsi nasi sąsiedzi, ale nigdy ich nie widziałem. I widzę, że tam sobie myją teraz tą ścianę, więc pomyślałem sobie, że pójdę się przywitać. No i przywitałem się, powiedziałem, że jestem z Polski. Bardzo mili ludzie, ucieszyli się, że kupiliśmy tą nieruchomość tutaj. I ten pan powiedział, że jakbym potrzebował jakiejkolwiek pomocy, to żebym do niego przyszedł. Oni są tacy tutaj życzliwi, ci Portugalczycy. To jest po prostu szok. Wspaniale. Czuję się po prostu przeszczęśliwy, że zdecydowaliśmy się na mieszkanie właśnie w Portugalii. Bom, po prostu bom. Parę słów tylko wymieniłem z nimi, a już po prostu mam nowych znajomych. Cieszę się, bo ich piesek mnie nie przepada za mną. Bo ich piesek po prostu strasznie szczeka. Ale na wszystkich, bo to jest taka mała chihuahua. Dobra, tu mam zrobione, idę na dół. Wymyśliłem sobie, że na dole zrobię taką stację po prostu. Czasami na kempingach są takie miejsca z przyłączem wody. Jako, że mam trochę tego sprzętu do drewna, to po prostu sobie tutaj zrobiłem dziurkę i wkręcę ten kran tutaj po prostu z tej strony. No i tutaj będziemy mieć przy kamperze nasz wodopój tymczasowy. Tu muszą być dwie, bo będzie przeciekać. To jest ta sama sytuacja, co na górze. Ten zawór jest plastikowy i on ma dłuższy gwint niż taki kranik. I on ma krótszy gwint. I po prostu była tam szczelina. Bo to budowanie kampera mnie tak nauczyło życia. Tyle się nauczyłem, co mi się teraz przydaje tutaj na tej działce. Ojej. Ale tak to nie może być. Muszę tutaj popuścić. Ach. Najpierw przykręcimy tu, to pracujemy z tym. Dobra. Teraz to dokręcamy. Myślę, że będzie idealnie, a nie jest idealnie. Lata mi ta rurka. Musimy dać jeszcze chwilę. Wymyśliłem super rozwiązanie. Wywierciłem tutaj taki otwór, taki bardzo szczelnie przylegający do tej śrubki tu z tyłu i to mi będzie trzymać tą konstrukcję, a potem to przywiercę. Mam nadzieję, że to będzie tak właśnie działać, jak sobie to wymyśliłem. Jest to druciarstwo, wiem, ale tu naprawdę nie ma innego wyjścia. Wspomniany bloczek. Idealnie. Idealnie. Wkrętarka. No pięknie. Pękło mi. Wszystko mi się dzisiaj po prostu nie do końca udaje tak jak powinno. Słupek nie jest jeszcze stabilny, ale będzie niedługo. Idę odkręcić wodę i sprawdzimy, czy to działa. Uwaga, uwaga. Leci. Chyba zakręcam, bo płacimy za nią. Ha. Dzisiaj będziemy odnawiać wspólnie z Kasią stare meble ogrodowe. Niektóre z nich mają połamane szczebelki. Kupiłem w Brico taką listwę. No i właśnie teraz debatujemy, jak to naprawić. Idziemy po stół.
stół też ma dziurę. Ja kupiłem taki kawałek deski i może mi się to uda wpasować. To jest po prostu jak plombowanie zębów, tylko że wersja stolarska. Weźmiemy ten stół teraz. Fest to jest przeżarte, ale odnowimy. No to musimy nowe założyć całkiem. Nowe i to nowe. To nowe i to nowe. Odkręcimy to i ja to zacznę szlifować. Zrób takie dwa, bo to też pęka. Dobra. Słucham cię, kochana. Potrzebuję ten papier taki do szpar. Tu jest. Tu mam takie coś. Trzeba sobie uciąć papier, tutaj włożyć, zawinąć. Ta-da! Super, dzięki. Że mamy to. Gotowe? Mhm. Jak na moje możliwości, mojej bolącej po wczoraj ręki. Jest ok. Zrób taką dziurkę. Przykręcę. Jaką dziurkę? No widzisz, że to jest w dziurkach. Te śrubki są schowane. Robię dziurkę teraz. Widzisz, one nie wystają, tylko są w dziurce, w głębieniu. Takie chcę. Ale znalazłeś idealną deskę. No bo jestem idealnym po prostu partnerem do robienia mebli. Szefowa se zamówiła dziurkę, to będzie dziurka. Taka 8 i 8, 8. To bym tego nie przedobrzył. Oj. Chyba zostanę stolarzem. Boże. Zobacz, kochana, co tu się wydarzyło. No. Proszę, wow. No, brawo. Ale to są drzazgi, trzeba to papierem ściernym, cik, cik, cik. Idealnie. Brawo. Kasia tutaj kończyła te krzesła, a ja przygotowałem nam stację do malowania za kontenerem. Wyściółaliśmy to taką matą, położyli na paletach te elementy. Dobra, ja już mam przeczyszczone to, teraz będę czyścił krzesło. I potem będziemy malować. 5 minut będzie gotowe. U nas 5 minut to tak 2 dni mniej więcej. Mamy takie coś. Rękawiczki. To jest dedykowane meblom ogrodowym. I lecimy z koksem. Proponuję 40. O, to ja też się skuszę na 40. A mam też 20. O, to za mało. Masz piwko? Jezu, że mi się puszki nie pomyliły. Już miałam taki odruch. Tu lecimy. Wchłania, pije. Jak to wygląda? Ciemne, piękne. Fajnie. Tak, jak nowe, widzisz? No tak jak... Jak chciałaś. Taki kolor jak był praktycznie. Ha, no to niepotrzebnie w ogóle wypiliśmy to. No, w ogóle nie. Ten grzyb piękny był. No dobra, to ci pomagam. Będziemy sobie malować razem. Super, ale super.
Brawo, brawo Kasia. Trochę zaczęliśmy panikować, bo zaczęło nam brakować farby, a jeszcze sporo przed nami było do pomalowania, bo cały stół, na krzesło nam trochę za dużo zeszło tej farby, ale ekonomicznie do tego podeszliśmy i udało się nam rozetrzeć tą resztkę. Będzie dobrze, pięknie to wygląda. Teraz to będzie schło, a jutro już obiad może będzie na tym jeść. Nie wiem, tak. Tak? Tak, tak. No to zakończamy pracę na dzisiejszy dzień. Jesteśmy z siebie dumni. Ja jestem bardzo dumny z Kasi, ponieważ niesamowicie to zorganizowała wszystko. Kupiła meble, sama pojechała do kobity jakiejś i kupiła meble, przywiozła je, sama wyszlifowała, no i pomogła w malowaniu. Myślę, że sama by to pomalowała. No ja tutaj byłem troszeczkę marudą i zwracałem uwagę na niedociągnięcia, bo chciałem, żeby to wszystko było tip-top. Ale teraz jest pięknie, no nie mogę się napatrzeć na te nowe krzesła, no są prześliczne. Nowe, już mówię nowe w ogóle. Fajnie, bo tego mi najbardziej brakowało, właśnie dużego stołu, przy którym będziemy mogli jeść obiadki, spotykać się, pisać, czy po prostu nawet siedzieć przy kawce. Stół jest najważniejszą rzeczą zawsze. W domu, na budowie. Od dziś mamy stół. Dobra, od jutra, bo jeszcze jest niezłożony. Zostawiamy to do wyschnięcia. Coraz więcej mamy rzeczy. Mamy stół, kibel, wodę. Do domu nie mamy cały czas, ale po co nam dom, jak mamy, mamy kampera. No i mamy kolejny dzień. Wczoraj odwiedzili nas pierwsi nasi goście. Mieliśmy dwa wany na naszym podwórku. Bardzo miłe spotkanie, dużo rozmów. Była nawet pizza, bo Krzysiek przywiózł swój piec do pizzy, więc zrobił tam nam włoskie specjały. Wieczorem oglądaliśmy film na naszym kinie vanowym. Rozwiesiliśmy płachtę na kamperze. Oglądaliśmy film dokumentalny o naszych przyjaciołach, o rodzince Big Five'ów. To jest ta rodzinka, której kiedyś kręciliśmy Wantura w kamperze, którzy aktualnie podróżują w niebieskiej ciężarówce po świecie. Bardzo fajny, bardzo ciekawy filmik. I bierzemy się za naukę, tato. A ty może będziesz miał teraz czas dla siebie. Nie wiem, skąd taka wizja. Dzisiaj mamy w planie wykorzystać trochę naszych gości, ponieważ Ania z Krzyśkiem zostali i będziemy razem budować kompost. Jadę teraz po palety i jak wrócę, to będziemy skręcać wspólnie kompostownik. Mam już palety, jestem w ogóle w takim miejscu, gdzie sprzedają palety i jestem już tutaj stałym klientem, już mnie to wszyscy znają, bo sporo tych palet kupiłem. Tutaj mam 15 palet zapakowanych. Dzisiaj troszeczkę droższe, bo lepszej jakości, takie nowsze. Dzisiaj kupiłem po 3,50 za paletę, 3,50 euro. Jak widzicie, robimy kompost, układamy warstwy kompostu. Położyłem przed chwileczką też rurę plastikową, która ma nawiercone otwory i tędy będzie się dostawać powietrze i będziemy też mogli nawadniać ten kompost. Robimy tak, jak znaleźliśmy informacje w internecie, że najpierw daliśmy patyki, gałązki, później siano, taką trochę spróchniałą ziemię z liśćmi, która była pod neszprą i która już jest prawie że kompostem, bardzo dobrym. No i robimy takiej warstwy po prostu. Sianko, ta ziemia z liśćmi, sianko, resztki jedzenia. No i rośnie nam pierwszy nasz kompostownik. A to są nasi pomocnicy dzisiaj. Cześć, przywitaj się. Siema. Siema, kto ty jesteś? Olega. Oleg? No. No to nasz pomocnik, tam mamy dwie pomocnice. I za dzisiaj nie jestem sam. Dzisiaj jest nas tu więcej. Dobra, wracamy do pracy. Dodajemy tą paletkę, tak? No. I zamykamy ten nasz kompostownik. Bym chciał gwóźno i... I wbić desk do gwoździa? Dochodź, może ci dam gwoździa. Dam ci innego. No. Ciach. Wbijałeś już kiedyś gwoździe? Wiem, że kliniczna depresja. No. To. Dobrze ci idzie. Tu już mamy... Właśnie mi też jak tam... Dalszą część ładujemy dalej, nie? Teraz zrobimy sianko. Trochę ziemi? Dajmy trochę ziemi tutaj i będzie. Słyszałam, czytałam z różnych źródeł, że na dno kompostu dobrze jest właśnie taką siatkę dać, bo ona jest z jednej strony przepuszczalna, więc ewentualna wilgoć czy coś będzie wychodzić, a z drugiej strony będą wchodzić robaczki, różne dżdżowniczki, ale natomiast nie wejdą żadne krety, ani nornice, ani nic takiego, co mogłoby ten kompost nam zniszczyć. Więc teraz nadmiar tej siatki obcinam i prawie mamy gotową ryzmę. I co, podlewamy? Tak, teraz będziemy podlewać nasz kompost.
To jest nasz pierwszy kompost w życiu. Żyj się kompościku nasz kochany. Produkuj nam czarną ziemię, żebyśmy mogli w przyszłym roku posadzić rzodkiewkę, szczypiorek. Co jeszcze? Może dynia, truskawki. Tylko marchewka, pietruszka, bo tu nie ma pietruszek. Nie ma pietruszek w Portugalii? Tylko natkę używają, nie? Tak. To była woda dla mnie do picia. Przyniosłeś mi wodę i wylałeś do środka? No właśnie, po to. No to nic, nic się nie stało. Zaraz wujek pójdzie po wodę dla siebie. A teraz może wlejemy? Nie do tej szklanki, bo ja będę z niej pił. To jest szklaneczka do wody pitnej. Tak. A to jest woda ze studni, naszej studni. Może teraz wleję do tej tuby. Ja sobie skrócę tą rurkę, spokojnie. Ja już wiem, że widzę, że na pewno kogoś kusi, żeby napisać mi tu komentarz, po co ci taka długa rura. Lepiej mieć dłuższą rurę niż krótszą, ale tą skrócę. Nie wiem, co ja robię, ale widziałem na filmach, że tak ludzie robią. Dobra, mi się nie chce. Szczypta animuszu jeszcze? Szczypta animuszu, trochę tutaj drewna. Kropelka magii. Kropelka magii. Rośnie, nie? Jeszcze kaseta. Jeszcze kaseta. Teraz idę wyleję tutaj kasetę. Rozleję naszą kasetę z talety. To jest żart, oczywiście nie wlewamy. Tutaj właśnie będziemy wlewać kasetę i będzie nawadniać ten kompost soczystym materiałem organicznym. Herbatkiem. Super. Działo, dziękuję bardzo. O, ja też dziękuję. O, super. Zdrówko. Kolejne nasze zadanie to dzisiaj wymyśliliśmy w ogóle przez przypadek, bo byłem kupić palety na kompost i pan miał takie pełne palety, całkowicie zabite deskami. I pomyśleliśmy, że można byłoby z nich robić taki mini podest pod naszą neszprą, tym pięknym drzewem, które już od pierwszego odcinka się tutaj przewija. No i tutaj poukładamy sobie ładnie te palety, zrobimy taki równy podest i położymy na nim świeżo co odrestaurowany stolik i krzesła i będziemy mogli, tak jak ja teraz, może nie przy takim wielkim wietrze, ale będziemy mogli, że tak powiem, w cieniu spocząć i tutaj odbyć obiad, wypić kawę. Odbyć obiad? Chyba tak się nie mówi. W każdym razie wiecie, co mi chodzi. Oj. W każdym razie wiecie, co mi chodzi. Chcemy po prostu poukładać te palety tutaj. Więc póki mam pomocników, to zabieram się do roboty, bo w grupie to zdecydowanie szybciej idzie. Idę po poziomice, bo to po prostu na oko nie może być, bo przecież stół nie może być krzywy. Ten podest może być, ale jak położę na tym stół, drinki będą nam się przewracać. No. Czekam. Oj. Czemu masz kamerę tam? A, żeby nagrać właśnie z tamtego ujęcia. Tam się statu. Mhm. Idziemy. To jest idealnie proste. Podest mamy gotowy. Na razie jest 4 palet. W przyszłości to powiększymy. Tak to wyszło. Pomalujemy, będzie ładnie. A teraz idziemy po stół. Poczekaj, położę to tutaj. A majonez masz? Dawaj mi! Wow. Co? Dobra, bo ty, tak, żeby nie było zimne. A, to już to teraz, jest ciepłe. Teraz zjemy. Nie ma majonezu już? My mamy kielecki. O, okej. Wow. To jest taboret, proszę. Taboret po prostu składany. Taboret. A, bo tutaj mały? No, ja na nim usiądę. O, wow, ale ślicznie. Nie no, teraz mi się to bardzo podoba. Jeszcze trochę, nie? Jak w takim tempie będziecie robić, to no. Za tydzień to dom tutaj będzie stać. Tak, nie? Tak, 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 no mam nadzieję. Ale super.
Jak zobaczyłem te palety, to w sensie, kurczę, że sprzedają takie pełne. Tak. Jeźdź, to możecie brać. Zjedliśmy obiad, nasz pierwszy posiłek na nowym stole i jedziemy teraz w nagrodę za pomoc. Zabieramy Anię, Krzyśka i Olka na taką naszą atrakcję, która jest w okolicy. I pomyślałem, że wam też to pokażę, bo jest tam całkiem ładnie, a dzisiaj jest ładna pogoda, więc wydaje mi się, że będą ładne widoki. Ty już tam jesteś? No to ty kierujesz? Ja kieruję, dobra, ja kieruję. Siema! Tak, mogę się wyjąć buty? No nie, bo będziesz śmierdzić. Żartuję, chcesz to możesz. Las Vegas. Idziemy. Buty. Nie jesteśmy na... Ale wieje, o oh, wow. O! Oh, nie mogę otworzyć drzwi. Chyba zdejmuję czapkę, bo się boję, że mi odleci. Jest nasza atrakcja. Co to jest? Wow, no jak? Co to jest? Poznajesz jakieś logo? Nie. Nie. Tak, 3, 4 i za tą górę. Buch! To jest hit. Musimy taką huśtawkę u nas zrobić. Jesteśmy na szczycie jakiejś wielkiej góry i bardzo wieje, bardzo, bardzo wieje. Piękne lasy, wszystko to są eukaliptusy, prawie wszystko co tu widzicie to są eukaliptusy. Wiatraki, które produkują prąd. O, tu są wszędzie wiatraki. A my gdzieś mieszkamy, gdzieś tam. O, wow. Teraz ja! Jeszcze takie coś wybuduję u siebie na działce. To jest świetne. Chcesz przejechać się? Nie. Skakuj. Młodzież jeszcze tam się bawi, ale starzy już no, schowali się tutaj, bo wieje strasznie. O! O, wieje, co? Wow. Wow. A, dobra, to jedziemy.